czyli waszymi głosami za najlepsze stanowisko. Nie wiem, czy przejdzie mi to przez gardło. No to wiadomo. Zostali bolszewicy. Prosiłem, żeby z szacunkiem ich traktować, bo dobrze, że zgodzili się, że niewdzięczną rolę odegrać, zaangażowali się w przygotowania i oczywiście tymi, którzy grali rolę bolszewików, są nasi harcerze. Więc tym bardziej się cieszę. Zasady, myślę, że każdy pamięta z ubiegłego roku, 500, 300, 200. Zapraszam druhnę Agnieszkę. No, można z komendantem. Z oficerem. Akurat generałem, akurat motorem. Proszę, proszę sprawdzić i gratuluję. To było pierwsze stanowisko głosami widzów. Na drugim miejscu, podobnie jak przed rokiem, kto pamięta? Tak, Jezu! Koło gospodyń wiejskich. Brawo! Poprosimy panią prezes. Marysia! I trzecie miejsce, szpital. Szpital też prowadzili harcerze. Bardzo dobry lekarz. Dobrze. Dziękuję. Dla naszych przyjaciół z Widawy z podziękowaniem za to, że nas nie umijacie, że dzielicie się tym, co najlepsze. Członkowie samodzielnej grupy rekonstrukcji historycznej z Widawy. Państwo czaplińscy, rodzinka. Więc dziękujemy. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy panów z Karolina Przeziński. Też dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz. Karolin leży blisko, więc to będzie dla pana ratownika. Brawo! Kolejny raz. Brawo! Też mamy nadzieję, że nie ostatni. Odpowiedzcie. Kosynierzy, oczywiście. Czyli brawo. Nasza ochotnicza straż pożarna. A teraz, kochani, nadeszła ta chwila. Szanowni Państwo, wylosowałam numer 208. I losujemy kolejny rower. Tym razem... Powiem szczerze, że mam coraz większą tremę losując. No dobra, brawo, dobra. 227. Proszę. No dobra. Numer 38. Gratuluję, wygranej. Skąd pochodzisz? Z Chaby. Pierwszy raz jesteś na naszej imprezie? Nie. No to cieszę się bardzo, że wygrałaś. Niech ci służy ten rower. Bardzo się cieszę i gratuluję osobom, którym dopisało dzisiaj szczęście. Ale zarazem dziękujemy wszyscy, którzy przyjeżdżają co roku na nasz festyn. I fajnie się tutaj z nami bawią, tak myślę. Proszę. I jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom. No idealnie by było, gdyby każdy z was rowerem mógł jechać. No może kiedyś tak będzie, ale na razie jeszcze musimy poczekać. Wszystkim, którzy zaangażowali się w prowadzenie, kierowanie stanowiskami, przeprowadzenie tego festynu. I cóż, będą następne.